Gdy atmosfera w Europie stawała się coraz bardziej napięta, a Polska została pozbawiona swojego dotychczasowego przywódcy i architekta niepodległości, Józefa Piłsudskiego, kręgi rządzące państwem postanowiły stworzyć coś, co połączy polski naród w obliczu niespokojnych czasów. Tworem tym okazał się Fundusz Obrony Narodowej, w ramach którego Polacy nie pierwszy i nie ostatni raz w swojej historii wykazali się niewiarygodną ofiarnością. Jak wyglądały okoliczności powstania tego funduszu i jakie przyniósł on skutki? Zapraszamy na kolejny odcinek. Świadomość zacofania polskiej armii, a przede wszystkim błyskawicznego rozwoju technologicznego armii państw sąsiadujących i zagrażających Rzeczypospolitej, skłonił jej polityków do podjęcia decyzji o stworzeniu czegoś, co przynajmniej w pewnym stopniu byłoby w stanie przyczynić się do zmodernizowania polskiego wojska. Miał to być zarazem twór, który niejako konsolidowałby ekipę rządzącą z obywatelami państwa polskiego. Tym samym powołano podmiot, który określono mianem Funduszu Obrony Narodowej, a jego początek wyznaczył specjalny dekret prezydenta Ignacego Mościckiego z 9 kwietnia 1936 roku. Tego typu inicjatywy nie były zresztą czymś wyjątkowym. Jeszcze w 1933 roku, na mocy uchwały Rady Ministrów z 20 stycznia, powołano Fundusz Obrony Morskiej, przeznaczony na rozbudowę marynarki. Sukces tego projektu spowodował, że już w 1934 roku wiceminister spraw wojskowych Aleksander Litwinowicz przedstawił marszałkowi Piłsudskiemu kolejny koncept, który zyskał jego aprobatę. Ostateczny kształt funduszu został opracowany najprawdopodobniej we współpracy z Edwardem Rydzem-Śmigłym, o czym świadczy, tak jak wcześniej wspomniałem, położenie nacisku na konsolidację ekipy rządzącej z obywatelami państwa polskiego. Było to o tyle istotne, że sanacji zależało na tym, aby pokazać, że mimo śmierci marszałka Piłsudskiego, bezpieczeństwo Polski zostanie zachowane. Mimo tego, że naszą uwagę skupią dzisiaj datki polskiego społeczeństwa na rzecz funduszu, to warto zauważyć, że nie były one czynnikiem dominującym. Do zasilania jego konta przyczyniało się przede wszystkim państwo, które sprzedawało nieruchomości i ruchomości stanowiące jego własność, a pozostające pod zarządem wojska. Poza wspomnianymi funduszami uruchomiono również inne projekty. 27 marca 1939 roku rząd postanowił rozpisać pożyczkę obrony przeciwlotniczej, której celem było zbieranie środków na rzecz lotnictwa i artylerii. Wróćmy jednak do historii Funduszu Obrony Narodowej. Sama struktura funduszu nosiła charakter organizacji wojskowej, co wskazuje na bezpośredni udział w jej tworzeniu Edwarda Rydza-Śmigłego. Miało to zresztą swoje bezpośrednie korzyści. Zaangażowanie wojskowych zwalniało fundusz z rozmaitych obciążeń kosztami administracyjnymi, bowiem prace w nim wchodziły najczęściej w zakres czynności służbowych. Fundusz Obrony Narodowej jako organizacja ogólnopolska miał bardzo rozbudowaną strukturę. Jednym z nadrzędnych celów było bowiem sprawne jego działanie, ale również przejrzystość funkcjonowania. Tylko taka forma mogła zagwarantować skuteczność podejmowanych akcji, a zarazem nadać jej profesjonalnego i klarownego oblicza. Było to szczególnie pożądane ze strony darczyńców, którzy mieli prawo wiedzieć, że ich życzliwość zostanie przeznaczona na deklarowane cele. W tym celu zaangażowano takie instytucje jak Bank Polski z jego oddziałami czy pocztowe kasy oszczędnościowe. Było to szczególnie istotne, gdy darczyńcy chcieli przekazać banknoty, monety, złoto czy papiery wartościowe. Tylko uprawniona do tego instytucja bankowa mogła zagwarantować, że ich przyjęcie będzie równoznaczne z dalszym właściwym postępowaniem. Ponadto adresowano datki do osób szczególnie uprawnionych, spośród których na czoło wysuwał się marszałek Śmigły, prezydent Mościcki, premier, wojewodowie czy dowódcy jednostek wojskowych. Fundusz rozpoczął swoją działalność 23 maja 1936 roku, co wyznaczył pierwszy oficjalny datek. Poza walutą i kruszcami, do wyznaczonych osób lub placówek trafiały przedmioty rozmaitego autoramentu. Były to dzieła sztuki, zastawy, biżuteria, numizmaty, a nawet ziemia i płody rolne. Swoje dzieła przekazywali również artyści, jak na przykład Wojciech Kossak, który na potrzeby funduszu podarował namalowany przez siebie portret Kazimierza Sosnkowskiego. Ofiarodawcy otrzymywali również dyplomy zaświadczające o ich ofiarności.
Jeszcze inni odpracowywali nadgodziny, a uzyskane tą drogą środki były przeznaczone na fundusz FON-u. Niektóre zakłady pracy i organizacje proponowały kupno sprzętu wojskowego, ale aby uniknąć kupna sprzętu złego, taką propozycję należało zgłosić sekretariacie FON-u. Specyfika przekazywanych datków spowodowała, że w marcu 1939 roku marszałek Śmigły wprowadził rozróżnienie na dotychczas funkcjonujący srebrny oraz nowy, złoty FON. Ten ostatni obejmował takie przedmioty, które posiadały nie tylko wysoką wartość materialną, ale również historyczną i artystyczną, a ich spieniężenie miało się odbyć jedynie w ostateczności. Działalność FON-u była szeroko reklamowana przez ówczesne media. Informacje na jego temat można było odnaleźć w prasie ogólnopolskiej oraz lokalnej, tygodnikach, miesięcznikach i oczywiście audycjach radiowych. Nie były to puste wezwania. Datki były regularnie wykorzystywane na zakup nowego sprzętu, który następnie prezentowano na ulicach lub placach polskich miast, fotografowano, a przedruki tych zdjęć pojawiały się następnie w prasie. Ponadto każde bardziej zorganizowane datki, na przykład przekazanie konkretnego sprzętu przez jakąś organizację dla wybranej jednostki wojskowej, było starannie reżyserowane i przedstawiane w sposób prawdziwej ceremonii. Niejednokrotnie na miejsce przekazania takich datków wybierano na przykład koszary wojskowe. Wszystkie te wydarzenia były idealną okazją do manifestacji patriotycznych, które dodatkowo łączono z rocznicami historycznymi lub świętami kościelnymi. Oczywiście były to wydarzenia całkowicie jawne, w związku z czym gromadziły wielu obserwatorów. Urozmaicone przez przedstawicieli lokalnych elit, wzbudzały wśród mieszkańców przekonanie nie tylko o słuszności działań FON-u i ogólnie sfer rządzących, ale również o sile polskiej armii. Czasem wydarzenia te były tym bardziej atrakcyjne, że udział w nich brali przedwojenni celebryci. I tak też można było nie tylko zobaczyć nowoczesną broń, ale również wysłuchać koncertu, na przykład Jana Kiepury. Koncerty artystów przyciągały istne tłumy, które hojnie zasilały skarbnicę funduszu. Podobne zbiórki urządzano również w szkołach, a czasami organizowano tak oryginalne wydarzenia, jak pokazy psów. Spore zasługi pod działalność FON-u położyli również sportowcy, którzy indywidualnie lub w imieniu stowarzyszeń reklamowali działalność funduszu, na którego potrzeby rozgrywano również mecze piłkarskie oraz zawody lekkoatletyczne. Mimo bezapelacyjnie słusznej idei funduszu, jego istnienie było podważane przez niektórych niejednokrotnie wybitnych publicystów, spośród których wyróżniał się, jak zwykle nieprzejednany, Stanisław Cat-Mackiewicz. Zwracał on uwagę, że kwestia dozbrojenia polskiej armii powinna być obowiązkiem tylko sfer rządzących, a nie obywateli, których przecież obrona powinna być naczelnym obowiązkiem polityków. Jakkolwiek nie sposób odmówić tej postawie logiki, to należy pamiętać, że Mackiewicz, skądinąd zagorzały piłsudczyk, pozostawał w napiętych stosunkach z obozem sanacyjnym i krytykował w zasadzie każdy pomysł partii rządzącej. A skoro jesteśmy już przy rozpatrywaniu sensu Funduszu Obrony Narodowej, to na pewno zastanawia Państwa, jaki był bilans aktywności tej instytucji. Klęska wojny obronnej mogłaby wskazywać, że żaden. Musimy jednak pamiętać, że Fundusz Obrony Narodowej był tylko pewnym elementem ogólnych działań w kierunku dozbrojenia polskiej armii i tak należy rozpatrywać jego działalność. Ponadto nie zdołano sporządzić dokładnych wykazów, które ilustrowałyby wysokość wszystkich wpłat i wartość datków, a tym samym dawały konkretny obraz uzyskanych środków. Idąc śladem ustaleń Marka Gielecińskiego, na przestrzeni ostatnich dekad podawano rozmaite wprost kwoty. Ich wahania są naprawdę spore, od 1 do blisko 4 miliardów złotych, z czego datki od społeczeństwa oscylowały na kwotę od 50 do kilkuset milionów złotych. Wybuch II wojny światowej postawił przedstawicieli FON-u przed bardzo trudnym zadaniem jakiegoś zabezpieczenia niewykorzystanych środków. Było to o tyle trudne zadanie, że mowa była o cennych przedmiotach z natury nieporęcznych. Niemalże cała gotówka została bowiem przeznaczona na szybkie dozbrojenie armii. Wspomniane środki przetransportowano za granicę i tam podzielono na część złotą oraz srebrną. Tym samym 210 kg złota zdeponowano w 9 skrzyniach, które przewieziono do Chartumu w Sudanie. Jeszcze podczas II wojny światowej, w 1944 roku, depozyt ten został przetransportowany do Londynu, dokładnie do siedziby polskich sił zbrojnych na zachodzie. Natomiast 2408 kg srebra, zdeponowanego w 61 skrzyniach, przewieziono rumuńskim statkiem najpierw do polskiej ambasady w Rzymie, a następnie do Francji. W 1943 roku srebro zostało przeniesione do Castr, a po wojnie do Tuluzy. Warto również zauważyć, że wybuch wojny nie przerwał działalności funduszu.
W nowych warunkach prowadzono zbiórkę przede wszystkim wśród Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej, za sprawą której zebrano 130 kg złota i 2,5 miliona dolarów. Ich przetransportowanie do Londynu zlecono kurierom. Zakończenie wojny, niekorzystne z punktu widzenia rządu emigracyjnego w Londynie, postawiło pod znakiem zapytania dalsze losy środków Funduszu Obrony Narodowej. W zgodzie z dyrektywami generała Mariana Kukiela środki miały zostać przeznaczone na pomoc dla żołnierzy Armii Krajowej i dalszą walkę o niepodległość. Opieka nad nimi została przyznana generałowi Stanisławowi Tatarowi, który postanowił wywieźć środki FON-u do Polski i tym samym wkupić się w łaski nowej władzy. Sprawa ta jest zresztą bardzo skomplikowana. Precyzyjnie rzecz ujmując, Tatar stanął na czele tzw. Komitetu Trzech, w którym obok generała znaleźli się pułkownik Stanisław Nowicki i pułkownik Marian Utnik, którzy wspólnie podjęli decyzję o przekazaniu złota. Mimo początkowych zaszczytów wojskowi zostali aresztowani, a w pokazowym procesie skazani na 5 lat więzienia i przepadek mienia. Tak czy inaczej złoty fon trafił do Warszawy i został zdeponowany w Banku Polskim. Część numizmatów zezłomowano, a inne przetopiono, a spora część biżuterii i kamieni szlachetnych trafiła do dyspozycji Bolesława Bieruta, Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza. Ostatecznie zdecydowano o przekazaniu ich do centrali jubilerskiej Jubiler i sklepów Dessa. Szybko okazało się jednak, że wielu przedmiotów brakuje. Zostały one najprawdopodobniej bezprawnie przywłaszczone przez PRL-owskich dygnitarzy. Lepszy los spotkał fonowskie srebra, które przetrwały wojnę we Francji, skąd wróciły do Polski w 1976 roku, po uzgodnieniach między Edwardem Gierkiem a Valérym Giscardem d'Estaing. Po raz pierwszy można było je zobaczyć w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, następnie w Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach, skąd złożono je w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Część kolekcji mogli Państwo oglądać podczas niniejszego materiału, który został zrealizowany w Zamku Królewskim na Wawelu. A nasza obecność tutaj nie jest przypadkowa, bowiem od 6 czerwca 2023 roku w jednej z sal Zamku Królewskiego na Wawelu mogą Państwo podziwiać wystawę poświęconą temu zagadnieniu. Będziecie mogli Państwo zobaczyć na niej 113 zabytków pochodzących z datków na fundusz, spośród których wyróżnić można kubek monetowy z XVII wieku, monety Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, świeczniki czy torebki balowe. Ponadto srebra fon zostały wzbogacone wawelskimi eksponatami, na które składają się chorągiew państwowa, którą nakryto trumnę marszałka Piłsudskiego w 1935 roku, a także portret prezydenta Ignacego Mościckiego, świeczniki ozdobione polskimi orłami, kilim oraz stół gablotę wykonaną na wystawę światową w Nowym Jorku w 1939 roku i również ozdobioną polskim orłem. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Zamku Królewskiego na Wawelu. A póki co dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Krystynę Stawiarską i Justynę Stopińską oraz panów Tomasza Sadurskiego, Piotra Bulicę, Damiana Dziedzica, Krystiana Dziarka, Huberta Kędziorka, Krzysztofa Piekarskiego, Adriana Flora, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno, Adriana Martynowicza, Kamila Kubowa oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.